Cześć, ja nazywam się Marek Sierociuk. W dzisiejszym odcinku za pulpitem maszynisty opowiem Wam kilka słów na temat spalinowego zespołu trakcyjnego 222M produkcji Newag Nowy Sącz. Dwuczłonowy, jednoprzestrzenny, spalinowy zespół trakcyjny przystosowany do obsługi połączeń regionalnych. Obydwa człony wsparte są na trzech wózkach, z czego dwa wózki skrajne to wózki napędowe, natomiast wózek środkowy jest to wózek wspólny typu Jakobsa. Jak myślicie, co wspólnego ma nasz spalinowy zespół trakcyjny z Rolls-Royce'em i Maybachem? Być może jest to piękna linia czoła pociągu. Nie. Cechą wspólną tych pojazdów jest producent powerpacków, czyli firma MTU. Firmę MTU w 1909 roku założył sam Wilhelm Maybach. Firma do dzisiaj produkuje w większości wysokoprężne silniki spalinowe, nie tylko dla przemysłu kolejowego, ale również dla stoczniowego czy obronności. W 2011 spółkę MTU wykupiła brytyjska marka Rolls-Royce i w tej chwili MTU jest spółką zależną od Rolls-Royce Power Systems. Do napędu zostały wykorzystane dwa powerpacki firmy MTU. W skład każdego takiego powerpacka wchodzi sześciocylindrowy, turbodoładowany, wysokoprężny silnik o mocy 390 kW, automatyczna sześciostopniowa skrzynia biegów oraz przekładnia nawrotna firmy ZF. Do tego moment obrotowy na zestawy kołowe przenoszony jest przy pomocy wałów kardana poprzez przekładnię osiowe. Zapraszam Was teraz do kabiny maszynisty. Kabina maszynisty pojazdu 222M jest bardzo przyjazna maszyniście. Wszystkie urządzenia znajdują się tam, gdzie trzeba. Wszystko maszynista ma pod ręką. Opowiem Wam o kilku urządzeniach znajdujących się w kabinie. Maszynista ma do dyspozycji sterownik klimatyzacji i ogrzewania kabiny, radiotelefon służący do łączności pociągowej, hamulec bezpieczeństwa służy do opróżniania przewodu głównego z powietrza, przez co wdraża hamowanie nagłe. Przełączniki reflektorów, oświetlenia przedziałów oraz kabiny. Obok mamy stację dokującą tabletu maszynisty, przyciski do uruchamiania silników spalinowych, przełącznik rozłączania sprzęgu automatycznego. Tutaj mamy nastawnik jazdy. To urządzenie służy do zadawania mocy na silniki spalinowe oraz do hamowania elektropneumatycznego wspomaganego w tym pojeździe retarderem. Retarder jest to specjalne urządzenie służące do wspomagania hamowania silnikiem, dzięki któremu oszczędzamy klocki oraz tarcze hamulcowe. Tutaj mamy sterowanie drzwiami w przedziałach pasażerskich, sygnalizację urządzeń czujności maszynisty oraz terminal diagnostyczno-obsługowy. Terminal diagnostyczno-obsługowy służy do komunikacji maszynisty z pojazdem. Wyświetlane tu są usterki. Maszynista może dokonać przełączeń poszczególnych
elementów pomocniczych pojazdu, jak również wyłączyć silniki spalinowe z pracy. Stacyjka, wyświetlacz z rozkładami jazdy, wybór kierunku jazdy, czyli zmiana przełożenia przekładni nawrotnej, przyciemnienie przycisków czujności, kasowanie czuwaka, manometry cylindrów hamulcowych przewodu głównego i zasilającego. Przy prawym ręku maszynista ma do dyspozycji nastawnik hamulca zespolonego pneumatycznego. Obok z prawej strony syreny, dalej ekran monitoringu oraz panel sterujący, dzięki któremu maszynista ma podgląd na poszczególne miejsca w składzie, a również, jak również na zewnątrz pojazdu. Ten przycisk jest to awaryjne wyłączenie silników spalinowych z pracy. Dalej regulacja oświetlenia przyrządów, podświetlenie sygnału użycia hamulca bezpieczeństwa przedziałów pasażerskich, czyli podróżnych, mostkowanie tego hamulca oraz przycisk bloków czyszczących, dzięki którym możemy oczyścić powierzchnie toczne zestawów kołowych. Za plecami maszynisty znajduje się panel dodatkowy, na którym znajduje się takie oto urządzenia. Sterownik SRG5000 polskiego producenta z Mielca do obsługi systemu informacji pasażerskiej, wizualnego, jak również głosowego. Terminal centralki pożarowej. Dzięki niemu mamy wiedzę, na którym miejscu pojazdu zadziałała czujka pożarowa. Dalej, awaryjne zamykanie lusterek, luzowanie oraz zaciąganie hamulca postojowego, mostkowanie drzwi, załączenie baterii, przełącznik próby szczelności, przeniesienie napięcia na drugi człon pojazdu oraz woltomierz napięcia baterii oraz amperomierz prądu, ładowania prądu baterii. W kabinie maszynisty znajduje się również lodówka oraz gniazdko do ładowania telefonu lub tabletu. W tej chwili jesteśmy na stacji Warszawa Wschodnia. Za chwilę nasz szynobus odjedzie do stacji Czeremcha. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.